Joanna Opozda punktuje policyjne zeznania Królikowskiego i usuwa wpis. Joanna Opozda, w co trudno uwierzyć, biorąc pod uwagę wszystko, co się od tamtej pory wydarzyło. Zaledwie półtora roku temu ślubowała wieczne miłosierdziu Królikowskiemu i słuchała jego przysięgi. Za dochowa jej wierności aż do śmierci. Jak czas pokazał, bywało z tym różnie. Krótko po ślubie Królikowski wypłynął na Atlantyk, zostawiając żonę z zagrożonej ciazy. Nękana przez internautkę, która życzyła śmierci jej nienarodzonemu dziecku. Po powrocie. Gdy żona leżała na oddziale patologii i ciazy, nawiązał romans z sąsiadką. Niewierność małżonka wyszła na jaw akurat, gdy Opozda była już na porodówce. Próby tuszowania skandalu tak pochłonęły Królikowskiego, że nawet nie miał czasu, by odebrać żonę i nowonarodzonego synka ze szpitala miesiąc po narodzinach. Gdy mały Vincent trafił do szpitala z poważna infekcja, Królikowski był akurat pochłonięty promowaniem Galia Mama z udziałem sobowtórów Putina i Zelenskiego. Wtedy Opozda, podobnie zresztą, jak większość Polaków, zrozumiała, że Antek nie ma zadatków na ojca roku. Za to duże szanse na zapisanie się w historii show biznesu jako jeden z najgorszych mezów. On sam tłumaczy, że powodem jego problemów nie jest charakter, tylko stwardnienie rozsiane. Tę samą wersję podał policjantom, którzy w połowie lutego zatrzymali go na warszawskiej Woli. Ja poinformowali funkcjonariusze, istniały uzasadnione podejrzenia, że siedzący w Audi mężczyzna może znajdować się w stanie nietrzezwości. 34-letni aktor został przewieziony do Komendy Rejonowej Policji w Warszawie IV, a po jej opuszczeniu zamieścił na Instagramie wpis, w którym wyjaśnił, że w celach leczniczych stosuje marihuanę, ale akurat nie w dniu zatrzymania. Prokurator nie do końca mu uwierzył i postawił zarzut kierowania samochodem osobowym pod wpływem substancji psychotropowej. Królikowski w oficjalnych zeznaniach potwierdził, że stosuje marihuanę lecznicza. Kupowana legalnie w aptece, a Joanna Opozda za czasów ich małżeństwa utrudniała mu zazywanie leczniczej substancji. Jak wyznał policjantom w zeznaniu, którego treść zamieścił potem na Instagramie. Do lutego 2022 roku leczenie marihuana było dla mnie bardzo utrudnione, z uwagi na dezaprobatę mojej ówczesnej partnerki, która traktowała marihuanę tak samo, jak twarde narkotyki czy alkohol. W trosce o ratowanie małżeństwa z matką mojego dziecka podpisałem nawet oświadczenie. Za zakaz dorazowym wykrycie THC w moim organizmie zapłacę 15 000 ZL, co też trzykrotnie uczyniłem. Opozda po lekturze wspomnień Królikowskiego długo nie mogła zasnąć. W piątkową noc wyraziła targające nie emocje za pomocą obszernego wpisu na Instagramie. Jak dala do zrozumienia, Antek własnie potwierdził jej podejrzenia, że jest człowiekiem kompletnie pozbawionym klasy. Jak napisała, cytowana przez Super Express. To, zamieszasz mnie znowu w te rozgrywki i upubliczniasz, w jaki sposób staram się walczyć z twoim nalogiem. Zrobiłam ci testy i ty już dobrze wiesz, że nie chodziło o marihuanę, to już jest inna sprawa. Syna nie widziale z ponad 3 miesiące. Alimentów dalej nie płacisz. Mieszasz mnie co chwila z blotem. Klamiesz, manipulujesz faktami, próbujesz mnie dyskredytować, opowiadając bajki. Kiedy ja wychowuję i utrzymuję naszego syna, nie interesujesz się naszym dzieckiem. A ja nie interesuję się tobą. Mam co robić. Naprawdę staram się nie zaprzątać sobie toba głowy. Życzę ci dobrze, ale jestem na takim etapie, że nie obchodzisz mnie ani ty, ani twoje medyczne skrety. Jak wiesz, wszystkie sprawy przekazałam prawnikom. Niech sąd zdecyduje, co dalej. W miarę rozdrapywania ran, zarzuty Opozdy stawały się coraz cięższego kalibru. Jak to zwykle bywa. Z czasem doszła do wniosku, że w grę wchodzi przemyślana strategia, obliczona na jej zniszczenie. A ty, skoro nie pomagasz, nie utrudniaj nam życia. Robisz to od samego początku. Nieustannie, równie spoza mediami knujesz za moimi plecami i robisz takie swinstwa. Za naprawdę zastanawiam się,
Co ty chcesz osiągnąć? Czy do ciebie dociera, że największe krzywdy robisz swojemu własnemu synowi? Czy naradzając się tam zyska, jak mnie zniszczyć? Bierzecie pod uwagę, że niszczycie przede wszystkim dziecko? Wygląda na to, że Joannie chodziło głównie o to, by nagrać co dacą pust emocjom. Kiedy trochę opadle, usunęła wpis. Oczywiście, w internecie nic nie ginie, więc jej wynurzenia będą krazyć w mediach jeszcze przez jakiś czas. Ale to chyba żaden powód do wstydu, w gruncie rzeczy przecież nie napisała niczego nowego.